Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław Woźniak z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy studiowali drugą część 95 tez Marcina Lutra z okazji 500-lecia reformacji, które w tym roku przypada. Mianowicie dzisiaj omówimy tezy od 22 do 61 tezy. 22 teza. Papież nie odpuszcza w czyśćcu żadnej kary, którą dusze te według postanowień kościelnych w tym życiu winny były ponieść. I tutaj właśnie Luter wraca do swoich poprzednich wypowiedzi, gdzie mówi wyraźnie, że papież nie ma władzy nad czyśćcem. Jego jurysdykcja tylko ogranicza się do jego osoby, a nie przekracza czyśćca. Jego jurysdykcja nie jest w czyśćcu. Papież nie zarządza duszami w czyśćcu cierpiącymi. Tutaj mamy jedną z rycin ówczesnego, można powiedzieć, chrześcijaństwa, dosyć stara rycina, która, jak już sami widzimy, że obrządek mszy świętej jest prowadzony w języku łacińskim z uwagi na to, że ksiądz w czasie Eucharystii jest odwrócony tyłem. Następnie tutaj jest obraz podzielony, no u góry jest Pan Bóg, który rozpościera swoje ręce błogosławieństwa nad całym ludem Bożym. Już niektórzy są w niebie, co widać tutaj na tych obłokach. Następnie tu już widzimy ten podział klasowy, który w ówczesnym chrześcijaństwie, no i można powiedzieć do obecnej pory, jest na duchowieństwo i laikat. Po prawej stronie księdza stoi duchowieństwo, no od najważniejszej osoby papieża, którą widzimy tutaj, papieża w tiarze, czyli potrójnej koronie, następnie biskupi, księża, no i na końcu, no najmniejsi to są właśnie mnichowie, mnisi, którzy tutaj są na końcu. Po lewej stronie księdza są świeccy, no widzimy od hierarchii się zaczyna, od króla, później rycerstwo, białogłowy, no i na samym końcu, no jakiś tam chłop jest. Na dole obrazu widzimy duszę w czyśćcu cierpiące, które właśnie tam ogień czyśćca ich smaga porządnie. I dwaj aniołowie wylewają, no nie wiem co oni to wylewają, chyba nie dolewają oliwy do ognia, przypuszczam, może to jest woda i chłodzi trochę, no nie wiem, nie jest tutaj bliżej opisane, co to jest, no ale miejmy nadzieję, że to nie jest oliwa. Ktoś by powiedział, że odpusty to już rzeczy miniona, lecz odpusty ciągle są. Mam tu z jednej strony internetowej, pod spodem jest adres tej strony internetowej. Można sobie tam więcej poczytać na temat wykazu odpustów Kościoła katolickiego. Jest to strona parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy, gdzie jest podane o tym odpuście zupełnym, jak uniknąć kar czyśćcowych, jak ratować duszę z czyśćca. No i wiele bardzo takich cennych rad dla osób, które właśnie wierzą
w duszę, w czyśćcu cierpiące. Najwięcej o duszach w czyśćcu cierpiących mówi się w Kościele rzymskokatolickim z okazji święta zmarłych 1 listopada, no, kiedy tłumnie odwiedzamy groby naszych bliskich i znajomych, gdzie właśnie są wypominki, później zaduszki, no i wiele z tym powodu. Ciekawe są też odpusty, które na tą okoliczność są przygotowane. Tylko oczywiście, no, Kościół rzymskokatolicki poszedł po rozum do głowy, mianowicie, no, nie jest jakiś tam taryfikator, nie sprzedaje się jak za czasów Johanna Tetzla, nie ma już tych gorszących scen na targowisku, jest to troszeczkę inaczej, byśmy powiedzieli tak, bardziej po Bożemu zorganizowane, bez tego brzęczącego grosza w szkatule. Tutaj mamy kolejne dzieło, można powiedzieć średniowieczne, bo obecnie takich obrazów się nie maluje, gdzie tych scen jest bardzo dużo. Można nad tym obrazem, no, dosyć długo rozmyślać, zastanawiać się, jakie za sobą niesie to ten obraz przesłanie. Jest to koronacja Najświętszej Marii Panny namalowana przez malarza Quartona w 1454 roku, no, czyli troszeczkę ponad 60 lat przed lutrem, i w centralnej miejscu tego obrazu jest Matka Boska, która jest koronowana przez, no, przypuszczam, że to jest Ojciec i Syn i Duch Święty, przez Trójcę Przynajświętszą. Znawcy Pisma Świętego wiedzą, że takie koronowanie odbędzie się, bo Księga Pisma Świętego, Pismo Święte mówi na ten temat. No, nie będę rozwijał za bardzo tego tematu, mówi o koronowaniu, ale koronowanie nie będzie jednostkowe, jakiejś jednej osoby, szczególnie wyróżnione, bo wiemy, że Pismo Święte i nauka ewangeliczna Chrystusa mówi, że wszyscy są równi przed Bogiem i wszyscy otrzymają tę samą koronę, a to będą olbrzymia rzesza zbawionych i każdy z nich otrzyma koronę. Nie otrzyma tej korony jedna osoba lub kilka jakichś osób, ale wszyscy będą ukoronowani i to przed wejściem, czy w czasie wejścia do wiekuistych przybytków, do domu Ojca. Poniżej Matki Boskiej jest krzyż Golgoty, gdzie Chrystus umarł za nasze grzechy, aby otworzyć nam zbawienie. Po lewej stronie krzyża jest czyściec i tamtym podziemnych zakamarkach te dusze biedne są smagane ogniem czyśćcowym, cierpią katusze w tym miejscu i anioł co rusz tam jakąś osobę wyrywa, która już skończyła te dni czyśćcowe i przypuszczam, że ta osoba jest prowadzona do Królestwa Niebieskiego, do nieba. Po prawej stronie mamy tutaj, no, Królestwo Szatana. To już jest miejsce, gdzie ludzie wpadli, już nie ma z tego wyjścia żadnego. No, tutaj jest miejsce, no, przeklęte na wieki wieczne. Tak więc czyściec był w dawnych wiekach, może on był bardzo ostro odmalowany, czy też kazania były bardzo ostre na ten temat. W dzisiejszych czasach, no, trudno spotkać takie sceny, byśmy powiedzieli batalistyczne, gdzie, no, ta cierpienie i męki dusz
w czyśćcu byłyby tak, w taki sposób realistyczny odmalowywane. 23. teza. Jeżeli jest to możliwe odpuszczenie wszystkich grzechów, to tylko względem najdoskonalszych, a więc względem bardzo niewielu. No, kto zna życie, wie, że tych najdoskonalszych jest bardzo mało. Ludzie, którym się odpuszcza winy, czy tam daruje winy, daruje grzechy, czasami to nic nie działa na tych ludzi, szybko wracają do swojego starego życia. To są pobożne życzenia czasami, być lepszym. I już Luther zauważył, że tych najdoskonalszych jest bardzo mało i tą małą grupę ludzi, Pismo Święte nazywa to resztka, tym można byłoby, oczywiście, jeżeli to byłoby możliwe, odpuścić wszystkie grzechy, gdyż ci ludzie naprawdę się bardzo starają, aby być doskonałymi i trwać w społeczności z Bogiem. 24. teza głosi, dlatego też część ludu oszukuje się przez bezwzględne przyrzeczenie odpustu wszystkich kar. Luther wyraźnie tu i ostro mówi, że obiecane czy darowanie wszystkich, przyrzeczenie komuś odpustu wszystkich kar jest bezwartościowe. To jest oszukiwanie ludzi, obiecywanie, jak to się mówi, czegoś, co nie można spełnić, co jest tylko właściwie w jurysdykcji samego Boga. Ale cóż, no, ludzie zawsze się łapią na takie oszustwa, chociaż sobie obiecują wiele razy, no nie dam się oszukać i znowu człowiek jest oszukiwany. A wiemy, że ze słów Chrystusa w Ewangeliach Chrystus wyraźnie powiedział, wielu przyjdzie i wielu zwiodą. Uważajcie, abyście nie byli zwiedzeni. Dlatego w religii też panuje oszustwo. I to naprawdę trzeba mieć bardzo w społeczności z Bogiem żyć, czytać dużo Pisma Świętego, studiować je, aby nie dać się oszukać przez kler. 25. teza. Władzę, jaką ma papież w ogólności nad czyśćcem, przysługuje w szczególności każdemu biskupowi i proboszczowi w jego diecezji lub parafii. No, jest trochę dziwna ta 25. teza. Z jednej strony Luther atakuje czyściec dosyć ostro, jurysdykcję jakiejkolwiek osoby nad czyśćcem, a tutaj mówi, że no, jeżeli ktoś ma władzę nad czyśćcem, to nie tylko papież, ale też biskupi, proboszczowie na poszczególnych parafiach, że tę władzę, jakby powiedzieć, nad czyśćcem zagarnął sobie tylko i wyłącznie papież, ale właściwie w Piśmie Świętym wszyscy są równi. Jeżeli papież ma władzę nad czyśćcem, to dlaczego nie mogą mieć tego biskupi i zwykli księża na parafii? 26. teza. Papież bardzo dobrze czyni, że nie z władzy klucza, której nie posiada nad czyśćcem, ale ze sposobu składania próśb wstawienniczych za duszę w czyśćcu, którym udziela przebaczenia. Czyli nie na zasadzie władzy wszystko ma się odbywać. No ja mam władzę i robię z tą władzą co chcę, ale na zasadzie sposobu, jak ta prośba wstawiennicza jest składana. Nie na zasadzie idę, kupuję i teraz to mi się należy. O, należy mi się, bo coś kupiłem. Ale ta prośba wstawiennicza, to tę prośbę, jakby powiedzieć, papież ocenia
na zasadzie no, wewnętrznego przekonania człowieka. Nie, mi się to należy. Nie. To jest jeszcze to jest sprawa duchowa. 27 teza. Niedorzeczna wypowiedź ludzi, którzy głoszą, to ta, że gdy grosz w skrzynce odpustowej zabrzęczy, to dusza z czyśćca ulatuje do nieba. To jest właśnie to powiedzenie Johanna Tetzla. Oczywiście trudno powiedzieć, ile było jego udziału w stworzeniu tej wypowiedzi, ale wiemy, że mądrość ludowa, ona potrafi przeinaczyć to w sposób bardzo prosty i ta mądrość ludowa głosiła, że grosz zabrzęczy w tej szkatule odpustowej i na ten dźwięk dusza ulatuje z czyśćca. To jest coś podobnego, kiedy następowała przeistoczenie w czasie mszy świętej. Oczywiście kapłan wypowiadał słowa po łacinie, a prosty lud przeinaczył te słowa hocus pocus. Nie? Hocus pocus. Dwudziesta ósma teza. Niedorzeczna wypowiedź ludzi, że gdy grosz w skrzynce odpustowej zabrzęczy, prowadzi do skąpstwa i chęci zysku, a skuteczność modlitwy wstawienniczej zależy wyłącznie od upodobania Bożego. Tak więc ten grosz, na który byli chciwi ludzie, prowadził do skąpstwa, chęci zysku. No, kaznodzieje odpustowi bardzo się starali, aby no jak najwięcej pieniędzy zarobić, no bo to też mieli z tym swoim zysku, ale ważniejsze od tego była modlitwa wstawiennicza. I ta modlitwa wstawiennicza, jej skuteczność całkowicie zależała od upodobania Bożego. Z Bogiem nie można robić handlu. Ja modlę się, a Bóg odpuszcza mi grzechy. Hola, hola. No, nie tak jest. Bóg po prostu patrzy na człowieka w całkiem inny sposób. Z Bogiem nie dokonujemy transakcji. Nawet jeżeli w tej transakcji bierze nasze wyznanie grzechów, modlitwa i tym podobne. Luter mówi, wszystko zależy od upodobania Bożego, od łaski Bożej. To jest dar Boży. My ten dar Boży nie możemy w żaden sposób wymusić od Boga. To jest dar. To jest łaska Boża. 29. teza. Któż wie, czy wszystkie dusze w czyśćcu pragną być wybawione? Jak nas właśnie poucza legenda o Sewerynie i Paschaliasie. I tu właśnie Luther zadaje pytanie na podstawie legendy o Sewerynie i Paschaliasie, czy rzeczywiście wszystkie dusze, które są w czyśćcu, które tam cierpią, czy one chcą iść do nieba? Bo nam się może wydawać, że niebo jest bardzo dobre, że właściwie wszyscy tam chcą iść, no ale jest grono ludzi, którym ten temat może jest obojętny, nawet w czyśćcu. Nie wiemy. No, te dusze nie mogą się wypowiedzieć. 30. teza. Nikt nie może być pewny tego, czy jego żal był szczery, tym bardziej nie może być pewny, czy otrzymał zupełne odpuszczenie. Pewność i wiara nie równa się zbawieniu przez Boga. No, tu jest właśnie bardzo ciekawa ta 30. teza, która mówi o pewności. No, kiedy przechodzimy
przez różne wyznania, no każdy tam jest pewny zbawienia, każdy jest szczery, każdy żałuje, mimo że każdy wierzy w co innego i w kogo innego wierzy, no ludzie są no pewni, pewni. O, ja jestem pewny zbawienia. Ja jestem pewny, że będę żył w Królestwie Niebieskim. O, ja wierzę w Boga i mam tę pewność. No ale hola, hola, Luther mówi. A gdzie Bóg? Czy Pan Bóg nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia? Przecież zbawienie pochodzi od Boga. To jest Boży dar. Przychodząc do Boga, nie możesz mówić, Panie Boże, jestem pewny zbawienia i wiary. Dawaj mi ten dar. Dawaj mi zbawienie. Bo jestem pewność. Pewność i wiara nie równa się zbawieniu przez Boga. Jest Bóg. On dokonuje sądu nad człowiekiem. A gdzie Boży sąd? Gdzie Boże wyroki? Przecież Bóg jest sędzią. Nam się może zdawać pewny. Chrystus wyraźnie powiedział, wielu przyjdzie pod imieniem moim. Mówiąc, w imieniu Twoim robiliśmy to i tamto. Nauczaliśmy w imieniu Twoim. A Chrystus powie wyraźnie, nie znam Was. Nie znam Was. Oni mieli pewność. Mieli i uczynki. Mieli wiarę. Ale Chrystus mówi, nie znam Was. Odstąpcie ode mnie. No i o to właśnie Lutrowi chodziło. 31. teza. Rzadko spotkać człowieka prawdziwie pokutującego i żałującego swoich grzechów. Również rzadkością jest taki, kto otrzymał prawdziwy odpust. Jest ich niewielu. Martin Luther nie był jakimś dzieckiem, ale już człowiekiem dojrzałym. No i znał życie. Był mnichem. Żył wśród ludzi. I wiedział, że rzadko spotkać człowieka prawdziwie religijnego. I który żałuje swoich grzechów. Zazwyczaj wszystko było hi hi, ha ha. Żyjmy pełną życiem. No, bawmy się, pijmy. I ten prawdziwy odpust należy do rzadkości. Jest tych osób niewielu. W Piśmie Świętym jest taki werset, który mówi, choćby liczba synów izraelskich była jak piasku morskiego, tylko garstka będzie zbawionych. Czyli przychodzimy na plażę i widzimy ten piasek i każde ziarenko to jeden człowiek. No masę, miliardy tego jest. Pytamy się Boga, Boże, ile będzie zbawionych? A Bóg odpowiada, no weź w garść piach. No wziąłeś w garść piach. Popatrz się, tyle tylko będzie zbawionych. Tyle, ile w twojej garści jest piachu. Czyli tych prawdziwie pokutujących, prawdziwie żałujących jest bardzo mało. Nawet to Luther w tamtych czasach dostrzegł. 32. teza. Ci, którzy sądzą, iż mogą zapewnić sobie zbawienie przez zakup listów odpustowych, będą wiecznie potępieni wraz ze swoimi nauczycielami, którzy tego ich nauczyciela nauczyli. Tak więc, jeżeli ktoś jest pewien, że przez zakup tego listu odpustowego on będzie zbawiony, bo sobie kupił zbawienie. Był bogaty i kupił. Biedny, nie masz pieniędzy, nie możesz sobie kupić zbawienia. Jesteś potępiony. Sierota, jest biedaczek, nie mogę sobie kupić zbawienia. Idę do piekła. Bogaty, mam pieniądze, kupuję i dla siebie, i dla swojej całej rodziny. To jest boska sprawiedliwość? Oczywiście, że nie. I ci będą wiecznie potępieni wraz ze swoimi nauczycielami. No i ślepi wodzowie ślepych. No jak mogłeś w taki bezsens uwierzyć? Jesteś zwiedzony totalnie.
33 teza. Należy strzec się tych, którzy powiadają, że odpust papieski jest najwspanialszym darem od Boga, przez który człowiek może pojednać się z Bogiem. No i cóż, tu mamy arcyherezję, bo inaczej to nie możemy to określić. To jest arcyherezja. Pojednanie z Bogiem przez odpust papieski. Kupujesz sobie odpust papieski i to jest coś najwspanialszy dar od Boga. Czyż Pan Bóg nie wymyślił czegoś wspanialszego? Jak kupno zbawienia przez pieniądze. No, do czego doszli tamtejsi teologowie? No, Chrystus powiedział, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Człowiek w całkiem inny sposób jedna się z Bogiem, ale nie przez odpust, nie przez kupienie tego odpustu. 34 teza. Łaska odpustowa dotyczy kar i zadośćuczynienia nałożonych przez ludzi. Czyli to, co Chrystus powiedział, jeżeli jednasz się z Bogiem, a przypomniałeś sobie, że z drugim człowiekiem jesteś niepojednany, na przykładowo okradłeś go, a idziesz się spowiadać z tego uczynku, Chrystus mówi, zostaw swój dar, idź się pierw pojednaj z człowiekiem. Ten grzech, prosi o wybaczenie tego grzechu, tej kary i zrób zadośćuczynienie. Czyli nie tylko proszę mi wybaczyć, że Pana okradłem, no ale zwróć to, co ukradłeś. 35 teza. Nie jest to chrześcijańska nauka, że nie potrzeba pokuty i żalu temu, kto z czyśćca wykupuje duszę lub chce nabyć prawo wyboru spowiednika. No, tu mamy kolejną rzecz, która no, naprawdę zdenerwowała bardzo Marcina Lutra, że osoby, które wykupują duszę w czyśćcu, kupują ten odpust i na podstawie tego odpustu dusza ulatuje z czyśćca, że tej osobie nie jest potrzebna już pokuta i żal. On już tyle dokonał, wydał swoje pieniądze. Jeszcze sobie nabył prawo wyboru spowiednika. No może takiego lepszego spowiednika, który daje mu taką prostą drogę. Bo wiemy, z Marcinem Lutrem było takie sytuacje, że ludzie przychodzili do niego po spowiedź, odpuszczenie grzechu, pokazywali listy odpustowe, a Marcin Luter ich tam porządnie gromił. No i tutaj nawet były zażalenia, że tutaj spowiednik nie chce przyjąć tego listu odpustowego. No to wtedy mówię, no to szukaj takiego, który tutaj wierzy w odpustę. No i po prostu człowiek znalazł takiego, który to zaakceptował. I wszyscy byli zadowoleni. 36 teza. Każdy chrześcijanin prawdziwie żałujący za swoje grzechy ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie męki i winy. No, piękna nauka. Każdy, który prawdziwie żałuje za swoje grzechy. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ma i bez listu odpustowego odpuszczenia. Czyli nie potrzeba listu. Szczerość serca. Prawdziwie nawrócenie się, upamiętanie. To są szlachetne cechy chrześcijanina. 37 teza.
Każdy prawdziwy chrześcijanin, żywy czy umarły, ma udział we wszelkich darach chrystusowych i kościelnych. Bóg mu ich udzielił i bez listów odpustowych. No, jest coś takiego jak depozyt wiary, skarbnica, czy też kościelna tych dobrych uczynków. I Kościół, jakby powiedzieć, udziela tych dobrych uczynków, ale trzeba je za to zapłacić. Luther mówi, każdy, wszyscy jesteśmy równi, żywi czy umarli, wszyscy mamy ten sam udział w darze chrystusowym i kościelnych. Bóg nie udzielił nikomu pozwolenia na kupczenie jego darami. To jest przecież symonia. Kupowanie darów duchowych za pieniądze. Od Szymona Maga. 38. teza. Nie należy jednak gardzić odpustem papieża, gdyż, jak to już powiedziałem, stanowi on objaśnienie boskiego przebaczenia. Oczywiście Boże przebaczenie tłumaczą duchowni. I tu szczególnie papież musi zważać na słowa, gdyż występuje w imieniu Boga i my, słuchając papieża, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że występując on w imieniu Boga, powinien głosić Słowo Boże, które jest potwierdzone przez Ewangelię, naukę apostołów, Pismo Święte, naukę Jezusa. I to, co papież mówi, to my powinniśmy się też nad tym poważnie zastanowić. 39. teza. Zachwalać ludowi obfitą łaskę odpustów, a jednocześnie zalecać prawdziwy żal i pokutę, jest to rzecz nad wszelką miarę trudną nawet dla najbardziej uczonych teologów. Oczywiście uczeni teologowie, szczerzy teologowie, no nie mogą tych dwóch rzeczy połączyć. Jeżeli z jednej strony łaska odpustów, komuś się sprzedaje listy odpustowe, no to po co zalecać żal i pokutę? Przecież Tetzel wyraźnie mówił, że pokuta i żal są niepotrzebne tym, którzy kupili list odpustowy. No i no jak to jedno z drugim połączyć? No to jest bardzo trudna rzecz. Albo odpusty, albo prawdziwy żal i pokuta. No, to jest prawda, musi zwyciężyć. Czterdziesta teza. Skrucha prawdziwa pożąda i łaknie kary. Obfity zaś odpust uwalnia od karania i rodzi niechęć do kary, lub sprzyja co najmniej do zrodzenia się takiej niechęci. Czyli jeżeli prawdziwie pokutujemy, prawdziwie nawracamy się do Boga, to chcemy odpokutować tą karę, ten grzech, który popełniliśmy. Bolejemy nad tym wszystkim. Ale kiedy kupujemy odpust, to nie zastanawiamy się nad konsekwencjami naszego grzechu. Nawet mamy niechęć do jakichś konsekwencji. No ja kupiłem, mnie się należy wszystko. Jestem uwolniony od kary. To jest ta nieprawdziwa pokuta, nieprawdziwe nawrócenie. 41. teza.
o apostolskim odpuście trzeba przezornie nauczać, by lud nie powziął błędnego mniemania, że odpust przewyższa inne dobre uczynki miłości chrześcijańskiej. Tak więc apostolski odpust, czyli ten, który w Piśmie Świętym jest opisany w Ewangeliach i u apostołów, to przede wszystkim ten odpust, odpuszczenie grzechów, rodzi dobre uczynki miłości chrześcijańskiej. I przez niewłaściwe nauczanie ludzie uważali, że no nie potrzeba im tych dobrych uczynków. Nie potrzeba rozwijać wewnętrznego człowieka, zewnętrznie się zmieniać. I ludzie popełniają ten błąd, mniemając, że odpust przewyższa dobre uczynki. Dobre uczynki nie są potrzebne. 42. teza. Wszystkich chrześcijan należy nauczać, że papież bynajmniej nie sądzi, iż zakupywanie odpustu może być stawione na równi z uczynkami miłosierdzia. No tutaj Luter trochę pomaga papieżowi, wyjaśniając jego nauczanie, że jeżeli kupujemy odpust, ten zakup nie jest stawiany na równi z dobrym uczynkiem. Ten zakup nie zastępuje uczynków miłosierdzia co do ciała i co do ducha. 43. teza. Należy nauczać chrześcijan, że lepiej wspierać ubogich lub pomagać potrzebującym, niż kupować odpusty. Masz ileś tam tych groszy przeznaczonych na odpust, widzisz człowieka w potrzebie i tak się zastanawiasz, a tutaj sobie kupię życie wieczne, o, tu będę zbawiony, kupię sobie list odpustowy. A tutaj chrześcijanin umiera z głodu, znaczy ledwo koniec z końcem wiąże. Luter mówi, lepszą rzeczą jest wspierać tych ludzi, pomagać tym ludziom, niż kupować odpusty. Kupując odpusty, no bogacisz kler. Będzie wspaniała świątynia, a ludzie będą przymierali głodem. 44. teza. Przez uczynek miłości wzmaga się w nas miłość, a człowiek staje się lepszy. Przez odpust zaś nie staje się lepszy, tylko wolny od kary. No, wspaniałe porównanie. Robimy uczynki miłości, miłosierdzia i w nas rozwija się miłość. Stajemy się lepszymi ludźmi. Widzimy, że nasze wysiłki pomagają drugiemu człowiekowi. A kupując odpust, nie stajemy się lepsi. Czy kupując coś, człowiek się staje lepszy? No nie. Tylko wolny jest od kary. To tylko daje odpust. Tak więc wybierzmy te lepsze uczynki. Uczynki miłości, a nie uczynek kupowania odpustów. 45. teza. Należy nauczać chrześcijan, że ten, kto bliźniego widzi w niedoli, a mimo to kupuje odpust, nie zyskuje odpustu papieskiego, ale ściąga na siebie gniew Boży. No, ta teza bardzo rozzłościła sprzedawców odpustów, kaznodziejów odpustowych, no i które wściekło, to mianowicie, że ten, kto kupuje odpusty, zamiast pomóc człowiekowi w jego niedoli, ściąga na siebie gniew Boży. To jest bardzo piękne, to jest dosadne. Pieniądze dajesz na to, na co Bóg nie akceptuje. Jeżeli cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście.
Chrystus nie potrzebuje, żebyśmy mu przynosili pieniądze. Przecież te pieniądze i tak nie trafiają do Chrystusa. Ale ten pieniądz dla potrzebujących jest jak najbardziej wskazany. 46. teza. Należy nauczać chrześcijan, że jeżeli nie są nadmiernie bogaci, powinni zachować grosz oszczędzony na potrzeby domowe, a nie marnować go na zakupienie odpustu. No i tutaj się rodzi filozofia chrześcijańskiego kapitalizmu, która propaguje nie wydawać wszystkich pieniędzy na przyszłe życie, nie wiadomo co tam jest w tym czyśćcu, czy on będzie uratowany z tego czyśćca, ale na zachowanie swoich groszy, na oszczędnym życiu, na potrzeby domowe, a nie marnować go na zakupienie odpustu. To jest zmarnowany pieniądz. A zachowany oszczędność. Dlatego Niemcy zaczęli być tym krajem oszczędnym. Luther między innymi uczył oszczędności. Reformacja wprowadziła te oszczędności. Nie wydać wszystko do ostatniego grosza. 47. teza. Należy nauczać chrześcijan, że każdy może kupować sobie odpusty do woli i nie jest to zakazane. I tutaj Luther przejawia wolność religijną, wolność w podejmowaniu decyzji, mimo że on tam bardzo ostro występuje przeciwko odpustom, to jednakowoż mówi, że należy nauczać wolności religijnej. Każdy może robić, co chce, to nie jest zakazane. Kler, duchowieństwo, nie mogą wprowadzić zakazów. Chcesz sobie kupować, to sobie kupuj. My ci tu na tyle poinformowaliśmy ciebie odnośnie odpustów, a jeżeli ty mimo wszystko chcesz sobie kupować odpusty, to sobie kupuj. To jest twoja osobista decyzja. 48. teza. Należy nauczać chrześcijan, że udzielając odpustu, papież potrzebuje i domaga się raczej modlitwy pobożnych niż pieniędzy, które mu zanoszą. I tutaj Luther wychodzi naprzeciw papieżowi, nie potępiając go całkowicie w sprawie odpustu. Później nastąpi po paru latach nastąpi bardzo mocne starcie tych dwóch osób, ale Luther wyjaśnia, że papież potrzebuje i domaga się modlitw niż pieniędzy. Modlitwa jest najważniejsza. Modlitwę, którą zanoszą za żywych, za umarłych, za duszę w czyśćcu cierpiących. Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Bóg ma jurysdykcję wszędzie. Człowiek nic nie ma tej jurysdykcji. Jak chrześcijanie w tamtych czasach rozumowali, Luther przenosi jurysdykcję z papieża na Boga. Bóg decyduje o losie człowieka. I modląc się do Boga pobożnie, możemy więcej wyprosić niż kupując odpusty. 49. teza. Należy nauczać chrześcijan, że odpust papieski jest dobry, jeżeli się na nim nie buduje zbawienia, lecz jest nader szkodliwy, jeżeli z powodu niego tracimy bojaźń pańską. Wiadomo, o co chodziło papieżowi przez sprzedawanie odpustów. Chodziło mu o zebranie funduszy na budowanie Bazyliki Świętego Piotra. I duchowieństwo powinno nauczać chrześcijan, że przez odpust papieski nie budujemy naszego zbawienia. Że raczej szkodzimy sobie swojemu zbawienia, jeżeli uważamy, że to pomoże nam w jakikolwiek sposób w zbawieniu. Tracimy
lecz tracimy bojaźń Bożą, bo koncentrujemy się na pieniądzu, na tym papierku, a nie koncentrujemy się na bojaźni Bożej. 50. teza. Należy nauczać chrześcijan, że gdyby papież wiedział o wszystkich szachrajstwach kaznodziejów odpustowych, raczej by wstertę popiołów zamienił katedrę świętego Piotra, aniżeli by miała być budowana kosztem skóry, krwi i ciała jego owieczek. No tutaj Luter zastanawia się, czy papież wiedział o wszystkich szachrajstwach kaznodziejów odpustowych. Co oni w ogóle mówią? Że krzyż odpustowy jest czymś lepszym od krzyża Chrystusowego, że to jest odpust jest to najwspanialszy dar Boży. No, jak dobry sprzedawca, trochę przechwalili swój towar i gdyby papież poważnie się nad tym zastanowił, to wolałby, żeby ta katedra była spalona, aniżeli byłaby budowana kosztem biednych ludzi, którzy tam ostatni grosz dawali w bojaźni przed cierpieniem w czyśćcu. Oni byli tak wystraszeni czyśćcem, męką czyśćcową, że gotowi byli wszystko zrobić, ale to nie były te uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy. To były raczej te cielesne, zewnętrzne uczynki polegające na tym, no zarobię więcej pieniędzy, no i kupię. Będę chodził w obdartych butach, ale kupię. Dzieci nie poślę do szkół, ale kupię sobie odpust. 51. teza. Należy nauczać chrześcijan, że papież nie szczędziłby swych własnych pieniędzy, chociażby nawet kościół świętego Piotra miał być na ten cel sprzedany, byle udzielić wsparcia potrzebującym, od których obecnie kaznodzieje odpustowi wyłudzają ostatni grosz. No, ktokolwiek widział film Skarby Watykanu, no może być trochę przerażony bogactwem zgromadzonym przez Watykan na przestrzeni wieków i wiele osób no, zastanawia się, dlaczego to wielkie bogactwo nie może być sprzedane i udzielić wsparcia potrzebującym, zamiast w drugą stronę kaznodzieje odpustowi no wyłudzają ostatni grosz. No ta kobieta cina, czy wdowa przynosi ostatnie grosze, bo już czuje, że umiera, czy nad grobem jest, boi się śmierci. Nie tak śmierci, ale cierpienia, bo wiemy, nie jeden się sparzył, a teraz będzie tam latami smażona w ogniu, nie wie jak długo. Tak więc wsparcie dla potrzebujących nie w ten sposób. 52. teza. Nawet wówczas płonna jest ufność tych, którzy przez odpusty dostąpić chcą zbawienia, gdyby nie tylko sprzedawca odpustów, ale nawet sam papież za to ręczyć chcieli duszą swoją. Czasami no, idziemy do sklepu, nie wiemy, czy dany towar jest dobry. No pytamy się sprzedawcy, proszę pana, czy to jest dobry, czy to jest wartościowe i tak dalej. No mówi, przysięgam, że bardzo dobre to jest. Mnie się właśnie ostatnio tak zdarzyło. Proszę panią, czy ten towar jest taki, a taki? Tak, proszę pana, taki, a taki. Tak wychwalała ten towar. No ale w domu się okazało, że to nie jest to. No jest takie sławne powiedzenie kupieckie, które mówi, że sprzedawcy wystarczy jedno oko, a kupujący potrzebuje 100 oczu. Czyli sprzedawca nie potrzebuje za bardzo się zastanawiać nad tym wszystkim. On będzie przysięgał, że to jest dobre.
Wiemy, ile tu oszustw jest na tym świecie, sprzedając różne obligacje czy coś, a nagle okazuje się, że kupili ludzie papiery. I dlatego my, ludzie, którym nam coś jest oferowane, którym nam coś jest, chcą coś sprzedać, no potrzebujemy 100 oczów ze wszystkich stron dany towar obejrzeć, no i też może jeszcze coś kupimy wadliwego. Tak więc zastanówmy się poważnie nad odpustami, tymi 100 oczami i przy pomocy Pisma Świętego. Nawet jeżeli by nie wiadomo, jak święta osoba miała tu ręczyć swoją duszą, czy sprzedawca ręczyć swoją duszą, to nie da nam zbawienia. Sami musimy to sprawdzić i być pewni. Widzimy, że Marcin Luther, on nie poszedł kupić sobie odpustu, ale klęknął i modlił się do Boga. U Boga szukał odpuszczenia grzechów. 53. teza. Wrogami Chrystusa i papieża są ci, którzy z powodu kazań odpustowych w kościołach nakazują zamilknąć Słowu Bożemu. Jak wyglądały te kazania odpustowe? No, kazania odpustowe, no to były prawie że legendy, baśnie, wymyślane na poczekaniu piękne historie, jak to dusze z czyśćca ulatują. Luther mówi, że to są wrogowie Chrystusa i papieża. Oni występują przeciwko Kościołowi Bożemu. Ale w miejsce tych kazań odpustowych powinno być kazania oparte o Słowo Boże. Słowo Boże. Wiemy, co Luther później uczynił. Przetłumaczył Słowo Boże, czyli Pismo Święte z łaciny, z hebrajskiego, greki, na język niemiecki. Nie opowiadanka, nie jakieś tam broszurki o duszach w czyśćcu cierpiących, ale czyste, nieskażone Słowo Boże, Pismo Święte trafiło do ludzi. 4 miliony egzemplarzy jego dzieł, nie licząc egzemplarzy Pisma Świętego, do jego śmierci było wydane, które on osobiście, czy to po łacinie, czy też w języku niemieckim napisał. 54. teza. Krzywda się dzieje Słowu Bożemu, jeżeli w kazaniu tyle, a może i więcej czasu poświęca się głoszeniu odpustów, co i Ewangelii. Czyli nie jest zachowana równowaga między odpustami a Słowem Bożym. Więcej się mówi na temat odpustów, głosi się odpusty, a nie głosi się Ewangelię. Pismo Święte wyraźnie mówi, i będzie głoszona ta Ewangelia. Nie głoszenie o odpustach. Będzie głoszona ta Ewangelia. Kaznodzieje głoszący Słowo Boże mają głosić Ewangelię. Mają głosić Słowo Boże. Nie to, co ludzie wymyślili, nauki ludzkie. Nauka Boża. I to zachowane ma być równowaga. Nauki ludzkiej jak najmniej, jak najwięcej Słowa Bożego. 55. teza. Zdanie papieża jest oczywiste, że skoro odpust mający tylko podrzędne znaczenie jednym dzwonem oraz zwykłą ceremonią i wystawnością należy obchodzić, to Ewangelię mającą 100-kroć większą wartość należy sławić 100-krotnym dzwonieniami i 100-kroć większymi ceremoniami i wystawnością. I to jest właśnie, było odwrócone. To jest 100-kroć większa ceremonia była na odpusty, a Ewangelia gdzieś tam skromnym dzwoneczkiem brzęczała. Spotkanie, gdzie czytało się Ewangelię, no to tam przyszły 2-3 osoby na krzyż, a tam, gdzie odpusty były głoszone, no to gigantyczne tłumy przychodziły. Tam, gdzie była głoszona prawda o prawdziwym żalu i pokucie,
mało co osób przyszło. Ale tam, gdzie była głoszona prawda, oczywiście w cudzysłowie, o zbawieniu przez kupienie odpustu, no to ludzie tłumem, no jak to się mówi, wyprzedaż była zrobiona zbawienia. Tutaj można sobie naprawdę i to jakieś rabaty dostać. 56. teza. Skarb Kościoła, z którego papież czerpie odpust, nie jest dostatecznie ściśle określony ludowi chrześcijańskiemu, ani przezeń znany. Oczywiście papieże mówią, że te odpusty są oparte na tak zwanej skarbie Kościoła. I ten skarb Kościoła to jest jakbyś dużo dobrych uczynków, które są zebrane, jak ktoś miał, załóżmy przykładowo, 1000 dobrych uczynków, ale do zbawienia jest mu potrzebne tylko 500, to ten nadmiar trafiał do skarbnicy Kościoła. I papież tym nadmiarem dysponował, jak to powiedzieć, sprzedawał teraz ten nadmiar. O. Nadmiar tych dóbr duchowych sprzedawał. Ale nikt właściwie nie wie, ile tego jest. Czy to właściwie coś w ogóle jest. Czy to tylko taka chrześcijańska mrzonka nagle wystąpiła. Nikt nie wie. Wszyscy wiedzą, że jest skarb Kościoła, ale nikt nie wie, ile tych dobrych uczynków tam jest. Czy się już wyczerpały te może dobre uczynki? 57. teza. Że nie są to skarby doczesne, łatwo stąd poznać, że nimi księża tak szczodrze szafują, ponieważ wiadomo o wielu duchownych, że oni tego rodzaju skarby doczesne raczej pilnie zbierają, aniżeli pragną rozdawać. No. Dziwna rzecz. Skarby Kościoła są tak lekko ręką sprzedawane. Na lewo, na prawo, no i Kościół pod względem skarbu pańskiego szybko ubożeje. Luter zastanawia się, dlaczego duchowni tak szczodrze nie rozdają swoich ziemskich skarbów. Tak jak Chrystus powiedział, jeżeli ktoś chce być doskonalszym, sprzedaj co masz, rozdaj ubogim i idź za mną. No tutaj to już duchowni stają oporem. No nie, ja nie mogę tego rozdać ubogim. Ale skarby do Kościoła to się szczodrze rozdaje. Właściwie nie wiemy, czy co tam właściwie jest w tym skarbcu, tych dobrych uczynków. 58. teza. Skarby te nie są także z zasługi Chrystusa i świętych, bo zasługa Chrystusa i bez przyczyniania się papieskiego przychyla łask wewnętrznemu człowiekowi. Dla zewnętrznego sprawia krzyż, śmierć i potępienie. Tak więc te skarby, w tych skarbach Kościoła, nie są zasługi Chrystusa i świętych. Bo ten skarb, jakim jest Chrystus, to nie potrzebujemy wstawiennictwa czy też łaski papieskiej, aby z zasług, ze śmierci Chrystusa, z krzyża Chrystusa korzystać, z krwi Chrystusa korzystać. Nie potrzebujemy tego kupować, bo to jest darmo z łaski. Ale człowiek zewnętrzny, czyli człowiek cielesny, człowiek, który nie myśli o sprawach duchowych, on myśli o zbawieniu jako dobrej inwestycji pieniądza. I on kupuje sobie z tych skarbów, nie wiadomo jakich, ale dla tego człowieka to kupowanie ze skarbnicy kościelnej odpustu da mu tylko krzyż, śmierć i potępienie. Czyli no, koniec będzie straszny dla tych ludzi. 59. teza.
Święty Wawrzyniec nazwał ubogich jako członków kościoła skarbem kościelnym. Użył jednak zapewnie wyrazu tego w ówczesnym znaczeniu. Widzimy, jak słowo skarbiec kościelny zmieniał się w zależności od sytuacji i chwili. To, co kiedyś było uważane skarb kościoła, to są ubodzy ludzie w kościele, którym pomagamy, którym niesiemy pomoc, że nie nasze pieniądze zanosimy do kościoła, ale zanosimy ludziom, którzy są potrzebujący. Kupujemy im. Sławna postać Dorki z Dziejów Apostolskich, ale czasy się zmieniły. W tamtych czasach ubodzy byli, ale później widzimy powolutku ten skarb kościelny stał się czymś innym, no jakby powiedzieć, elementem, który przynosi bogactwo duchownym, przynosi bogactwo biskupom, papieżom, kościół się bogaci zewnętrznie, a ubodzy no, nie mają nic z tego. Sześćdziesiąta teza. Skarbem tym są klucze Kościoła podarowane nam przez zasługę Chrystusa. Chrystus w rozmowie z apostołem Piotrem powiedział mu: oto daję tobie klucze Królestwa Niebieskiego. W innych miejscach jest powiedziane, że faryzeusze też mieli te klucze. Klucze umiejętności, klucze do poznania Słowa Bożego. I skarbem Kościoła było to, że byli ludzie uczeni, obdarzeni przez Boga Duchem Świętym, którzy znali Ewangelię, znali słowa Chrystusa. I oni otwierali przed ludźmi prawdziwą naukę o odpustach. Tą naukę o upamiętaniu się, o zmianie stylu życia, o nowonarodzeniu się, że Bóg nie jest sprzedawcą, z Bogiem się nie handluje, że Bóg chce darować grzechy, to jest Jego dar z łaski i mówi: ja daruję ci grzechy, idź i więcej już nie grzesz. To jest ta prawdziwa pokuta. I to jest właśnie ten skarb Kościoła. Ludzie, którzy mają klucz, właściwe zrozumienie Słowa Bożego. Sześćdziesiąta pierwsza teza. Oczywiste jest, że do odpuszczenia kar i wybaczania grzechów w wypadkach zależnych jedynie od papieża najzupełniej wystarcza władza papieska. I tutaj Luter powtarza już jedną z poprzednich tez, że jeżeli ktoś coś zrobił złego w stosunku do papieża, no na przykład okradł go, czy tam jakąś bluźnierstwo powiedział, czy tam go obgadał, jakby powiedzieć, popełnił grzech. Grzech przeciwko bliźniemu swemu. I tutaj papież w tym wypadku powinien odpuścić grzech danej osobie. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To są słowa z modlitwy pańskiej Ojcze Nasz, który nas nauczał Jezus Chrystus. Czyli jako my odpuszczamy naszym winowajcom, papież odpuszcza grzechy swoim winowajcom, i prosi zarazem Boga, aby Bóg odpuścił grzechy. Bo, Panie Boże, ja proszę Ciebie o odpuszczenie grzechów, bo ja też odpuszczam grzechy. Odpuszczam grzechy bezwarunkowo. Nie nakładam żadnej kary ani odpustu za to. Jest bezwarunkowa. Odpuszczam Ci, ale już więcej tego nie rób. Dziękuję bardzo za wysłuchanie drugiej części. Trzecia część będzie zawierała
o tezy od 62 do 95. Dziękuję bardzo.